Ponieważ trochę czasu minęło od ostatniego testu optyki, dzisiaj przedstawię Wam lunetę, która jest ze mną od ponad 2 lat. Będzie to Discovery Optics o zmiennym powiększeniu od 4 do 24. Witam Was serdecznie i zapraszam na test. Zestaw pudełkowy to luneta, kapsle chroniące soczewki, nakręcana osłona przeciwsłoneczna oraz pierścienie montażowe, które wyrzuciłem zaraz po pierwszej próbie ich założenia. Mówiąc oględnie, były fatalne. Poza nimi jakość wykonania dodatków jest bardzo staranna, chociaż widać, że na kapslach nieco przyoszczędzono i dorzucono do pudełka najtańsze z możliwych. Nie ma jednak co marudzić, bo działają i spełniają swoje zadanie. Tubus o średnicy 34 mm wykonano z aluminium 6061T, które zostało anodowane. Dzięki temu powłoka jest naprawdę wytrzymała i pomimo wielokrotnego zmieniania montaży oraz używania w różnych warunkach, nie widać na niej większych śladów użycia. Nadruki i oznaczenia naniesiono bardzo wyraźnie i estetycznie, a te na wieżyczkach, poza tym, że są naprawdę sporych rozmiarów, dodatkowo uzupełniono o markery kierunkowe. Dzięki temu wszystko jest bardzo czytelne, a ich obsługa łatwa i właściwie niewymagająca zmiany postawy w trakcie wprowadzania poprawek. Jedyne, czego może brakować, to markera oznaczającego liczbę obrotów wieżyczki elewacji. Jak widzicie, jakość wykonania jest naprawdę bardzo w porządku, chociaż za te fatalne montaże, które dostarczono w komplecie, powinienem odjąć 1 punkt. Mimo wszystko daję maksa, ale pamiętajcie, że prawdopodobnie czeka Was dodatkowy wydatek. Wieżyczki są nietypowe, ale naprawdę robią robotę. Klikają bardzo wyraźnie, słyszalnie i wyczuwalnie, a przy tym nie mają jakiegokolwiek luzu. Nie posiadają taktycznej blokady, za to posiadają znacznie bardziej przydatne funkcje, czyli 0 stop i 0 reset. Pokrętło zmiany natężenia działa z należytym oporem i wyczuwalnym przeskokiem. Posiada 6 poziomów regulacji z możliwością wyłączenia pomiędzy każdym z nich. Zasilanie stanowi standardowa bateria CR2032. Pokrętło regulacji paralaksji jest bardzo ciasne i wymaga chwytu pełną dłonią. Na szczęście działa dość precyzyjnie i odzwierciedla to, co wskazuje marker. Jak widać, najbardziej precyzyjny zakres mamy do 50 metrów, gdzie okno pomiędzy poszczególnymi wartościami jest bardzo szerokie. Wskazywać to może, że luneta była przygotowana również z myślą o osobach strzelających na bardzo krótkim dystansie, np. HFT lub FT. No i pierścienie do regulacji ostrości, jak i regulacji zmiany powiększenia. Działają naprawdę bardzo płynnie, gładko i, co bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku pierścienia zmiany ostrości, bez jakichkolwiek luzów. Jednak najfajniejszym featurem wieżyczek jest funkcja Zero Stop, która po ustawieniu zera umożliwia zablokowanie wieżyczki tak, abyśmy nie przekręcili jej podczas szybkiego powrotu do pozycji wyjściowej. Aby zablokować wieżyczkę, właściwie ustawić zero stop, wystarczy odkręcić 4 śrubki, które trzymają naszą pokrywę, zdjąć pokrywę wieżyczki, dokręcić pierścień i następnie zablokować go, dokręcając lekko śrubę. Na koniec zakładamy pokrywę wieżyczki w pozycji 0, i lekko dokręcamy 4 śrubki. Szczerze mówiąc, to najprostszy mechanizm zero stop, z jakim miałem do czynienia i mam wrażenie, że prościej nie da się tego wykonać. Jak widać, wszystkie mechanizmy działają dość precyzyjnie i bezproblemowo, natomiast widziałbym tutaj troszeczkę szerszy zakres regulacji błędu paralaksy, nawet kosztem tego krótszego dystansu, jak również powiedzmy bardziej precyzyjne, czy też właściwie bardziej delikatne działanie tej wieżyczki, która służy do regulacji błędu paralaksy. Mimo tych drobnych wad, no, z drugiej strony mamy zero stop i zero reset, czyli takie funkcje, które są dostępne w znacznie droższych konstrukcjach. Mamy również naprawdę bardzo fajnie działające i klikające wieżyczki. Dlatego zamiast odejmować punkt, no, zostawiam tutaj 5 na 5.
Soczewki zostały pokryte wielowarstwową powłoką antyodblaskową, a średnica przedniej soczewki wynosi 50 mm. Podświetlana w 6 stopniach natężenia, wytrawiona w soczewce taktyczna siatka typu choinka umieszczona została w pierwszym planie. Podświetlenie działa na pełnej siatce i widoczne jest już przy lekkim zachmurzeniu, jednak w jasny i pogodny dzień nawet najmocniejsze natężenie nie spowoduje, że będzie lepiej widoczne. Co więcej, natężenie powyżej drugiego powoduje powstawanie delikatnej poświaty, co raczej będzie przeszkadzać niż pomagać w celowaniu. Samo podświetlenie jako element jest oczywiście bardzo ok, natomiast wolałbym podświetlenie częściowe, na przykład krzyża o zakresie 1 mila z każdej strony, niż pełnej siatki. Sam obraz jest naprawdę bardzo dobry, choć do tego chociażby z wektora Continentala trochę mu brakuje. Mimo to jest naprawdę ostro i wyraźnie właściwie w całym zakresie, kolory oddawane są dość neutralnie, a sama siatka na maksymalnym powiększeniu nie zasłania celu, pomimo tego, że jako punkt centralny nie zastosowano pływającej kropki, a krzyżujące się nici. Pamiętać jednak należy, że ostry obraz mamy dopóty, dopóki pozostajemy w osi soczewki, bo każde mocniejsze z niej zejście powoduje, że przy krawędziach pojawiają się zniekształcenia zarówno na minimalnym, jak i maksymalnym powiększeniu. W ogólnym rozrachunku optyka wypada naprawdę całkiem nieźle, jednak poświata na siatce i pojawiające się zniekształcenia po zejściu z osi soczewki każą odjąć przynajmniej jeden punkt, dlatego daję 4 na 5. iBox jest dość ciasny i choć na powiększeniu minimalnym, czyli 4 razy jeszcze tak bardzo tego nie odczujemy, to przy powiększeniu zbliżającym się do 12 razy będziemy musieli nieco bardziej przytulić się do kolby, żeby pilnować składu. Przy powiększeniu 24 razy właściwie każde większe zejście z osi soczewki będzie powodowało gubienie światła. Eye Relief wynosi od 100 mm przy minimalnym powiększeniu do 90 mm przy powiększeniu maksymalnym. W praktyce jednak wyszło, że w trakcie zmiany powiększenia zmiana naszego ułożenia na bace nie jest wymagana. Co ciekawe, pomimo dość ciasnego iBoxa, strzelanie do blach nie sprawiało mi najmniejszego problemu, pod warunkiem, że używałem maksymalnego powiększenia 16 razy. Pomimo tego, że obraz na krawędziach w takiej sytuacji był lekko zniekształcony, to cień właściwie nie występował i ostrzelanie celu było bezproblemowe. Wystarczyło jednak zmienić zakres na 24 razy, a nawet zwykła postawa klęcząca potrafiła sprawić lekki problem. Generalnie iBox i Eye Relief nie są aż tak złe, jakby się wydawało, co wydaje mi się udowodniłem strzelaniem właśnie z tych mocno wymuszonych postaw, których większość strzelców raczej stosować nie będzie. Zresztą nie jest to luneta do tego typu strzelania. Mimo wszystko musicie mieć na uwadze, że ta luneta będzie od Was wymagała nieco bardziej poprawnego składu, nieco bardziej powtarzalnego składu niż te, które przedstawiałem Wam do tej pory. Wydaje mi się po prostu, że w tej cenie ten iBox i Eye Relief mogłyby być jednak nieco szersze. Dlatego zamiast maksa daję 4 na 5. Producent gwarantuje, że luneta powinna wytrzymać nawet 50 BMG. U mnie przez pewien czas była zainstalowana na 308 i złapała na niej trochę ponad 150 sztuk na strzału, po czym trafiła, jako sprzęt już docelowy, na 22 LR. Oczywiście w międzyczasie również miała okazję siedzieć na 5,56, na którym poszło pewnie około 300 sztuk. Ile na 22 LR? Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, na pewno dużo. Póki co nadal trzyma skupienie, czego dowód widać na tarczy. Kolejny temat to oczywiście warunki atmosferyczne, więc luneta wylądowała pod strumieniem wody w dwóch turach po 90 sekund. Gwarantowana wodoodporność podawana przez producenta to IPX7, czyli pełne zanurzenie do głębokości 1 metra przez 30 minut. Przy czym w moim teście była to imitacja bardziej zgodna z klasą wodoodporności IPX6. Po kąpieli luneta od razu trafiła do zamrażarki na 24 godziny. Po wyjęciu okazało się, że część mechanizmów przymarzła i konieczne było pozostawienie ich na chwilę w temperaturze pokojowej.
Kiedy nieco odtajały, działały bez problemów, jednak wieżyczki korekt nie klikały tak agresywnie jak wcześniej. Podświetlenie działało bez najmniejszego problemu, a wieżyczka pracowała bardzo precyzyjnie. Pierścienie zmiany powiększenia i regulacji ostrości również działają bez problemu i kręcą się tak samo płynnie jak przed zamrożeniem. Co się jednak okazało, kiedy luneta nabrała temperatury pokojowej? Jak widzicie, tylna soczewka zaparowała, co wskazywać może, że MyFriend zapomniał napełnić korpus suchym azotem. Co jednak istotne i tutaj w sumie najważniejsze, woda do środka się nie dostała. Nie ukrywam, że to zaparowanie nieco mnie zaskoczyło, bo luneta pracowała wielokrotnie w niskich temperaturach, używałem jej na strzelaniach zimą, no i czegoś takiego nie zauważyłem. Faktem jest, że po przyjściu do domu no po prostu broń leżała w nosidle i czekała, aż, że tak powiem, temperatura się ustabilizuje. No mogło to po prostu nie wyjść. Tutaj ten szok termiczny był, że tak powiem, bardzo szybki, w bardzo krótkim odstępie czasowym. Natomiast to, co jest istotne, no to oczywiście nie przepuściła wody, co, no powiedzmy sobie szczerze, rokuje całkiem nie najgorzej. Natomiast sytuacja pod tytułem, no portfel się znalazł, ale niesmak pozostał. No dlatego, no nie ma tutaj innej opcji, dlatego daję 4 na 5. 2100 zł, bo tyle obecnie kosztuje Discovery. Tanio już było! To naprawdę nie mało i generalnie spodziewalibyśmy się lunety, która będzie robić absolutnie wszystko i nie będzie mieć wad. Bez wad? Bez wad! No jak widzieliście, kilka wad ma. Mniejszych, większych. Dla mnie totalnym zaskoczeniem było to zaparowanie soczewki. No tak jak mówię, tego się absolutnie nie spodziewałem i to absolutnie nie powinno mieć miejsca w lunecie za te pieniądze. Natomiast pozostałe elementy, jak chociażby ten nieco wąski iBox, jest czymś, co no generalnie absolutnie nie wyklucza używania tej lunety. Tym bardziej, że obraz w tej lunecie jest naprawdę całkiem niezły. Natomiast z drugiej strony mamy całą masę bardzo, ale to bardzo przydatnych rzeczy, jak chociażby Zero Stop, Zero Reset, bardzo szeroki zakres regulacji zarówno nawiewu, jak i elewacji, bardzo fajnie działające mechanizmy. No to są rzeczy, które są naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Dodatkowo coś, co może zaskoczyć, pomimo tego, że luneta jest bardzo ciężka, ona waży 1050 gramów goła, bez niczego, ona ma bardzo fajnie rozłożony środek ciężkości w momencie, kiedy założymy ją na karabinek. No właściwie cały zestaw ma dosyć fajnie rozłożony środek ciężkości. Po prostu ona jest bardzo manewrowa ze względu na to, że ten środek ciężkości jest bardzo blisko ciała. To jest niby kilka centymetrów względem lunety, nazwijmy to pełnowymiarowej. Natomiast w momencie, kiedy mam karabinek założony właśnie z tą lunetą, dużo łatwiej mi się tym karabinkiem manewruje, chociażby na zasłonach. Także luneta będzie naprawdę fajna dla osób strzelających praktycznie. Będzie również bardzo fajnym rozwiązaniem dla osób, które chcą postawić coś na 22LR, ponieważ to, co z jednej strony może być poczytane jako wada, czyli ten dosyć krótki zakres regulacji błędu paralaksy, no tutaj na tym krótkim dystansie sprawdzi się świetnie, więc osoby strzelające na przykład praktycznie z 22LR bez najmniejszego problemu wyostrzą sobie cel na dystansie 7, 10, 50, 100 metrów. Oczywiście to nie wyklucza strzelania na dłuższym dystansie, natomiast bez wątpienia ta luneta jest zrobiona jednak do takiego dystansu mocno średniego, powiedzmy tych 300 metrów, ona sprawdzi się wyśmienicie, właściwie na każdym kalibrze. Także słuchajcie, no czy jestem w stanie ją polecić? Znacie wady, znacie zalety. U mnie ta luneta jeszcze przez jakiś czas na pewno zostanie, bo póki co nie widzę możliwości zastąpienia jej czymkolwiek innym. Owszem, w planach jest element Nexus, jest kolejny Vector Continental, natomiast to jest jeszcze zupełnie inna półka cenowa, no i chwilowo jeszcze ta luneta będzie u mnie na mojej 457 siedzieć. Strzela mi się z niej naprawdę bardzo fajnie, także jeżeli zastanawiacie się nad czymś, co postawicie przede wszystkim na 22LR albo na 223 i będziecie z tego strzelać na dystansie do 300 metrów, spoko, nie ma najmniejszego problemu. Luneta jest naprawdę bardzo, ale to bardzo w porządku. Słuchajcie! Jebać Putina, kurwa jest syna. Tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Cześć!